Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Harry Potter, części 1 do 4. Jak widzicie, poszliśmy na ulicę Pokątną, inaczej zwaną Przekątną, tylko po to, żeby zobaczyć, co tu ciekawego jest. I mamy do odblokowania postaci, także wydajmy trochę hasy, bo kto nie lubi wydawać kasę? Tylko jak widzicie, dużo postaci mamy zablokowanych, także o, Katie Bell. A te wszystkie postacie, które odblokujemy, to możemy teraz kupić i nimi grać potem. Dobra, to zostawmy kasę dla jakichś postaci, które warto będzie jednak odblokować. Przejdźmy się tą ulicą Pokątną. O, hello. Odblokowane Hermiona. Okej, super. Przejdźmy się tą... Harry, widzę cię. Widzicie, ja idę do przybieralni. Zostaw cię. Elo. Hej. O. Uksedo? Okej. Okay. Także to, co chcemy sobie zrobić na początek odcinka, to przejść się tą ulicą i zobaczyć, co jest w tych sklepach. Może coś byśmy fajnego odblokowali, bo nie ukrywamy, że ostatnie odcinki były trochę krótsze, bo mega szybko dostawaliśmy się do tych misji wszystkich, więc... O, Goldbrick. Można kupować Goldbricki, stary. No, są drogie. Wow. Będziemy się w milionach potem zarabiać. No potem będą mnożniki, że będziesz na przykład mnożył razy 40 coś, nie? Każdą zebraną monetę. Okej, jeszcze na górę. Czekaj. Hopla. Harry, pokaż mi swoją różdżkę. Wszystkie i tyle. Wszystkie i zobaczymy co to... Odpalimy dzisiaj wszystkie. Dobra, to jednak może odpuścimy ten szary ten, nie? Cień. No w ogóle ślizgamy się, nie? Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, no. Co jest? Ty, ja nie mogę iść do przodu. Ja też. Tylko skacząc można iść do przodu. Dobra, wyłączamy to. A to ostatnio nie wiem, co to jest. No. To jest kwintesencja Harry'ego Pottera, nie? A, maski! Jestem ślepy. Piękne maski, piękne. Dobra, jest git. Kolejny sklep. To jest... Nie wiem, Ollivander? Co to jest? To są czary? To są chyba... nie. Redectum Sculus? Okej, okay, czekaj. Nie, o nie, moja głowa. Harry! Kupimy więcej. Calvario. Szkoda, że to jest zamazane. Czemu to jest zamazane? Właśnie, nie? Ale fajnie, że jest więcej czarów. Dobra, dobra. Idziemy na misję. Idziemy na misję. Bo to za dużo, za długo. Przeciągnęło się. Zrobiliśmy zakupy. O, Quirrell. Co, ja ty nie żyjesz czasem? No właśnie. Quirrell, chodź na się wytłumacz. A, zaczynamy drugi sezon. Nie może czarować. Czy oni się nie dowiedzieli w filmowych wersjach dopiero w trzecim sezonie? Tak, tak. Dopiero w trzeciej części się dowiedzieli, że nie mógł czarować poza szkołą. Ale to w filmach, bo w książce wcześniej, nie? W książce chyba od razu wiedzieli. Nie, bo w drugiej części jak odjeżdżał do domu, to mówił, że jeszcze będzie się bawił. Dopiero też w trzeciej części się dowiedzieli, że nie mógł czarować. Nie wiem, wydawało mi się, że nie, ale mogę się mylić. Ja to tam 3x3 do pierwszej części, więc... Druga część to jest moja najgorsza, w sensie najbardziej nienawidzona część. Czemu? Nie wiem, to jakoś nie mogę znieść tego. Ja pierwsze dwie. W sensie pierwszą bardziej, druga to jeszcze ujdzie. Pierwszej nie... Pierwsza jest taka... A im dalej, tym lepiej. Tam od Zakonu Feniksa w górę to już wszystkie spoko. To tak, to już git. Jeszcze Czara Ognia ujdzie, nie? O, Vernon się wkurzył. Super wiertarka, taka kanciasta. Jak to w Lego wszystko. I już wtedy mieli ten bezprzewodową wiertarkę. No. Elo. Ty, Ron sam przeleciał. On nie z bliźniakami? Z bliźniakami przeleciał. Coś. Ty pół chaty rozwalił. Elo. Szybciej, Harry! O matko! O matko! Kto za to zapłaci? No i spadł w krzaki. O,
Ech, pięknie. Pięknie. O, Ginny już się podkochuje. Wiadomo, Mix. Dobra, ja to naprawię. Naprawię to. Jak zwykle Ronem jestem, nie? O! Dobra, trzeba kliknąć B, żeby je wywirować. Okej, okay, zrobiliśmy 3, to jeszcze więcej. O, traktor! Ja chcę go złożyć i nim jeździć. Elo, elo. Ja z tym to nie wiem. Klikasz drugi raz tam, jo. A, robisz. Okej, okay, dobra. Kurde, dyniowóz ci zbudowałem. Hopla! No, chyba trzeba dyniowozem trochę odjechać. To jest Fajtrex poleciał. Kurde. Widzisz, Harry Potter też leciał w kosmos. 5 na 6 tych skrzatów, jeszcze jeden? Mam tutaj jednego, ale nie potrafię nim strzelić. Bo to musisz nim zakręcić znowu. O! Zdobyłem tarczę na tych marchewkach. Dobra, może ty spróbuj. Dobra, pa. Tak to się robi. Czekaj. No musisz trafić do kosza, nie? No dobra, nie, dobra, czekaj. Trafić i... Niech on się uspokoi. Weź mu daj dojść do końca. I się resetuje. Czekaj, ten traktor przeszkadza, na pewno. Dobra, i teraz. O! Okej. Harry, chłopcze, który umie takie rzeczy. Biorę. Dobra, tam pewnie trzeba będzie wykopać, to potrzebujemy psa. Ty raczej kopać nie będziesz, nie? Niestety próbowałem, nie dało się. Dobra. Tu, Fort Anglia. Coś ten? Tengens, śmiengens? Tu jeszcze jakieś ukryte monetki? Chaty. Do chaty? No i faktycznie do chaty. O, trzeba chyba... Czyni, nie uciekaj, czyni. Halo. Hajs! Weź tam książkę, Harry. Nie mogę. Okej, okay, dobra, o, ogarnąłem to. Naprawiłem to jak wzorowy hydraulik. Czy jest tak, że my nie możemy czarować poza szkołą? Cicho, Harry. Cicho, Harry. Cicho, Harry, o tym nikt nie musi wiedzieć. To zostanie naszą słodką tajemnicą. Ale oni mają ten, nadajniki. Ale tam nadajniki. Hello! To ja, wasz syn? Członek rodziny, czy coś? O tak, daj mi to. Coś, Ginny. Halo, uratowana? Elo! O! Dał nam! O, czy to będzie na przekątną? O, tak, będzie na przekątną! Ale go wywaliło w kosmos. Jak te marchewki. Na przekątną. Tak miało być, spokojnie, Ginny, ty się nie przejmuj. Czy ja będę szkieletem w takim razie? Kim będę? Nikim. Ciekawe, czy będzie pokazana ta szafa. O nie, urwał mi rękę! Znaczy tobie, w sumie ty jesteś Harrym. O nie. Czy to... Hagrid? O, urwał mi rękę. Patrz, jak nowa. Podał ci pomocną rękę.
Okej. Oj. Oj. Ale kasy, Harry, dobrze ci idzie, dziecko. Ej! No, to nie ma co podchodzić. Dobra, zdążyłem. Czary Mary. Ej no. Nie mogę dokończyć czarowania przez ciebie. Smutno mi z tego powodu. Dobra, może teraz, no. Ty, ja biegnę na miejsce. Ty, ale miecz, może Hagrid podnieść go. Chyba za duże. Okej. Okay. Super, a tu już nic nie ma? No na górze byłeś, nie? Mhm, byłem. Dobra, dobra. Chyba tylko jedna interakcja. Okej. Okay. Jeszcze tu. A nie, to jest czarna magia. Dobra, tak chyba nic nie ma. Dziękujemy, do widzenia. No. Harry, nie bój się. To tylko szkielet. Jaha, i siwa. To jest zgrywek. Zgrywek. On się zgrywa. O, coś tu odblokowaliśmy. Coś czuję. A kiedyś? Czekaj. Ha, patrz, ale ja tu nie przeskoczyłem, to było ważne. Nie było tematu. Widzę tą tarczę, ale nie przeskoczysz. Trzeba rozwalić to. A to jest chyba czarna magia. Dobra, czyli dalej. Alohomora! O, odblokowałem cię, Harry. Dziękuję. Nie ma za co. Ciągnij. Teraz... Ej. Jak ty się wyrażasz do starszego? Zostawiam cię, Harry. Zostaniesz tam na wieki. No i wreszcie jesteśmy na przekątnej. Na pokątnej. U mnie na przekątnej. Pozer. Księgo. Żaden nie widział tej księgi dodatkowej. Żaden. Co złego mogło się stać? Moi drodzy, kolejny level za nami. Zaczęliśmy komnaty tajemnic. Odblokowaliśmy Harry'ego. Zdobyliśmy dwie części tarczy. Więc dobrze poszło. Chyba. I prawdziwego czarodzieja chyba nie zdobyliśmy znowu. To będzie ciężko. No, 93%. Kurde, musimy te mnożniki sobie załatwić, będzie szybciej szło. Ale i tak na końcu trzeba będzie przejść te wszystkie levele jeszcze raz, także na luzie, na luzie. Także bardzo wam dziękujemy za obejrzenie. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na Discorda, link w opisie. Jak zwykle jeszcze jest końcowa cutscenka, bo jakby mogło być inaczej. O, i się wywali na głupi. No. Pięknie. Pięknie, pięknie. Lecim, Harry, lecim. Także lecim, moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Niech ta kasynka się kończy. Jeszcze wiesz, by trzeba uderzyć. I wylądował, i cały misterny plan też. Po tych schodach szanuję.
Moi drodzy. Pa, pa. Cześć, cześć.